Ostatnio głośno, bardzo głośno jest o aferze związanej ze zdjęciem Kingi Rosinej, tej Adele, po Oscarowej. I tam w związku z tym pojawiło się dużo komentarzy, dużo memów i też pojawił się taki bardzo ostry komentarz w wiadomościach. Co pan sądzi w ogóle o tej całej aferze? Myślę, że to są bardzo trudne czasy dla nas. Jest rozłam w kraju. Powinniśmy być bardziej zgodni, bardziej czuli na drugiego człowieka. Nie powinniśmy dopuszczać do tak łatwej oceny, tak łatwej krytyki. Powinniśmy się zastanawiać. Zastanawiać nad tym, co mówimy, bo jak widać, słowo może zranić. A przecież jesteśmy jednym narodem. A co z gestami? Na przykład Joanna Lichocka, posłanka, ostatnio wyraziła w dosyć perfidny sposób, co myśli o przeznaczeniu 2 miliardów złotych na onkologię. Myślę, że w kraju jest rozłam. Potrzebny jest spokój i porządek. Potrzebna jest zgoda. Potrzeba jest, żeby ludzie byli bliżej siebie, żeby się szanowali, żeby się kochali, żeby takich gestów nie używali. Pan tutaj tak pięknie przemową dyplomatycznie mi odpowiada. Czy pan kandyduje w maju jako nasz prezydent? Czuję się zobowiązany, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. Jakie pana hasło przewodnie będzie? Pomożecie, pomożemy. Jak pan ocenia swoich konkurentów, Andrzeja Dudę, Szymona Hołownię? Myślę, że z moim programem tak obszernym, tak pełnym miłości, zwrócenia uwagi na drugiego człowieka, myślę, że kontrkandydaci nie mają żadnych szans. Ja was, drodzy państwo, serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału przyambitni.pl.